Hej, gramy dalej w Syberię The World Before, rozdział numer 28. No i sprawdźmy, czy przybyły nam jakieś informacje w dzienniku dane. Dobra, tutaj skończyliśmy. 20 kwietnia 1945 roku. Brak mi słów. Ponowne spotkanie z Leonem miało otworzyć przede mną drzwi do nowej, lepszej przyszłości. Mieliśmy wyjechać razem do Baltajaru i zamieszkać z Gorunami. Brązowy cień po raz kolejny zatrzasnął mi te drzwi przed nosem. To już za dużo na moje siły. Wagen, Europa, cała ta rzeź. To się musi skończyć. Lepiej pójdę się pożegnać z Leni. Jestem jej to dłużna. Potem raz na zawsze opuszczę kontynent, który kojarzy mi się tylko ze śmiercią i zniszczeniem. I tutaj oderwana strona. No niestety. Ostatnie przeżycia były dla Dany traumatyczne. Nie da się ukryć. Śmierć rodziców, los, jaki spotkał jej rodzinne miasto, rodzinne strony, to co dzieje się na świecie, sytuacja geopolityczna. No i generalnie to prześladowania jej narodu. No i jeszcze do tego prawdopodobnie śmierć ukochanego. I no, jednak Leni była w jakimś stopniu jej przyjaciółką, więc takie kalectwo przyjaciółki i śmierć córki, no to jeszcze wyżej zdecydowanie na liście tych strat. Także mnóstwo takich sytuacji, takich zdarzeń, które niejednego i niejedną by załamały. No i teraz Dana jest właśnie w takiej sytuacji. Trudno w zasadzie po czymś takim planować coś na przyszłość, planować jakąś swoją przyszłość, snuć jakieś plany, bo wszystkie te plany i związane z rodziną, i związane z wychowywaniem dziecka, i związane ze szczęśliwym życiem u boku ukochanego, każdy z tych planów legł w gruzach. Nawet nie ma już dla danej miejsca w jej ojczyźnie. Coś strasznego. Nieoficjalny raport. Kapitanie, piszę, by poinformować pana o dziwnym zajściu. Czy pamięta pan więźniarkę, którą czerwoni przekazali nam przed wycofaniem wojsk? Taka ruda, dość gadatliwa, artystka na usługach brązowego cienia. Miała stanąć przed sądem wojskowym za działalność propagandową. W dniu, kiedy miałem przeprowadzić ją na rozprawę, wezwał mnie do siebie brytyjski oficer wysokiego stopnia. Powiedział, że aresztowaliśmy niewłaściwą osobę i rozkazał mi ją uwolnić. Nie oponowałem, ponieważ znacznie przewyższał mnie rangą, ale cała ta sytuacja wywołała u mnie niesmak. Czerwoni byli całkowicie pewni, że jest winna. W dodatku z chwilą, gdy wyszła na wolność, wszelki ślad po niej zaginął. Czy uważa pan, że mam wystarczające dowody, by zgłosić tę sprawę policji wojskowej? Będę bardzo wdzięczny za pańską opinię. Z poważaniem, sierżant Scott Curtis. Oczywiście, to będzie chodziło o juntę. Zapewne. Ruda, dość gadatliwa artystka. No, na usługach brązowego cienia. No, teoretycznie była na usługach brązowego cienia, praktycznie nie była, więc no, musi chodzić o nią. O, proszę! Te małe, wagerańskie ścierwa. Nadal plenią się jak pchły na szczurze, jak widzę. O, byłem taki zawiedziony, że na ciebie nie wpadłem, gdy plądrowaliśmy dom twoich rodziców. Nim wrzuciliśmy ich do rzeki Dombre. No cóż. Myślę, że szkoda na niego słów. Zwykle jestem za dodatkowymi liniami dialogowymi, ale myślę, że
Nie powinniśmy okazywać zainteresowania takim indywiduum. Wiej, mała! Wiej! Niedługo wrócimy, żeby załatwić takie gnidy! Ty lepiej uważaj, bo siedzisz sobie na dłoniach, żeby ci tutaj dopływ krwi nie ustał. Pewnie te dłonie jeszcze w kajdankach. Wagen jest wolne, to jest radziecka gazeta. Wageńscy patrioci rozgromili brązowy cień i wznieśli nad miastem flagę Ostertalu. Patrioci z Ostertalu wystąpili dziś zbrojnie przeciwko brązowemu cieniowi i uwolnili swoje stołeczne miasto. Gdy u bram Wagen stanęła potężna armia aliantów, tysiące partyzantów ruszyło na barykady brązowego cienia. Zajęli wrogie garnizony, po czym w geście zwycięstwa wznieśli nad miastem flagę Ostertalu. Według ostatnich doniesień, które spływają do kwatery głównej, po zaciętych walkach z brązowym cieniem i kolaborancką milicją z Wagen, wojska aliantów połączyło siły z partyzantami na placu muzycznym w samym sercu stolicy. Stojąc pośród słynnych automatów, jeden z radzieckich majorów wygłosił płomienne przemówienie. Ten chwalebny dzień wyzwolenia nigdy by nie nadszedł, gdyby nie wspólne wysiłki niezliczonych ludzi dobrej woli, mówił na placu. Pragnę w tym miejscu szczególnie pochwalić pracę radzieckiej fabryki w przemysłowym mieście Komkowsgrad. To oczywiście jest nawiązanie do tej pierwszej klasycznej Syberii. Komkowsgrad był w jedynce czy w dwójce? Pewnie w jedynce, bo tam było więcej tych lokacji, ale jeśli w dwójce, to mi wybaczcie. Położona na obszarze pomiędzy Ukrainą a Kazachstanem fabryka zdołała utrzymać ciągłość wydobycia i oczyszczania metali ciężkich dzięki sile roboczej złożonej z automatów. Warto dodać, kontynuował major, że twórca tej fabryki odpowiada również za skonstruowanie automatów na placu muzycznym Wagen, gdzie stoimy właśnie jako wolni obywatele. Nazywa się Hans Vorarlberg. No proszę. Czyli kolejne nawiązania do klasycznych Syberii. Wageńskie radio potwierdziło dziś wieczorem, że stolica Ostertalu została wyzwolona, a naczelny dowódca sił zbrojnych Brązowego Cienia podpisał akt bezwarunkowej kapitulacji. To jest generalnie ciekawy i trudny, dla wielu drażliwy temat. Mianowicie historia a Syberia 4. Bo oczywiście z jednej strony to fabuła bez wątpienia jest oparta na prawdziwej historii, na prześladowaniu Żydów, na II wojnie światowej, ale tak nie do końca. Lawiruje pomiędzy tymi wszystkimi tematami, chcąc uniknąć jednak kontrowersji. W komentarzach pojawiło się trochę wątpliwości dotyczących historii. Ja tutaj celowo, bo to jest drażliwy temat, chciałbym, żebyśmy tutaj z przyjemnością mogli skupić się na historii opowiadanej przez grę, natomiast no, uniknęli jakichś tutaj niesnasek pomiędzy sobą wynikających z takich różnych opinii, może światopoglądowych czasem. Co powinno się, a czego nie powinno się robić. No wiadomo, tutaj Żydzi nie są nazywani Żydami, Niemcy nie są nazywani Niemcami. Tutaj jest mowa właśnie o brązowym cieniu. Pojawiło się kilka komentarzy z takimi wątpliwościami, dlaczego tak jest, że tak nie powinno być. Że powinna być mowa tutaj o Niemcach na przykład, ale no nie chcę wchodzić w te tematy głębiej. Traktuję to mimo wszystko jako fikcyjną historię, dlatego że fikcyjne są tutaj nazwy. Fikcyjny jest też ten kraj Ostertal, prawda? Była taka teoria, że to jest Austria, bo mniej więcej też
9 milionów mieszkańców, to się tak mniej więcej zgadza, położenie się mniej więcej zgadza, ale to jest nie do końca też prawidłowy trop, a to dlatego, że Austria wystąpiła tutaj. Już nie w początkowym etapie, ale nazwa Austria wystąpiła i nie jest ona zbieżna tutaj z Ostertalem. Tak, po drugie Wagen, bo też ostatnio Ryszard pytał, czy nie mam informacji, na jakim mieście, czy na jakiej miejscowości wzorowana jest Wagen, co było inspiracją dla stworzenia tej pięknej, jakby nie było tutaj, mieściny. I są różne, wiadomo, teorie, niemniej wydaje się, że inspiracją mógł być Wiedeń, bo dużo rzeczy się tutaj zgadza. Ja nie analizowałem tego, natomiast tak sobie przejrzałem też internet. No i w jednym z filmów na koncie YouTube'owym Microids jest właśnie taka informacja, że gra jest inspirowana wydarzeniami II wojny światowej, ale także młodością i życiem Benoît Sokala. Jest w części autobiograficzna. I właśnie jego rodzina, zdaje się, żyła w Wiedniu. I to też było w tym filmiku podkreślone, dlatego sądzę, że rzeczywiście Wiedeń może tutaj być prawidłowym tropem. Tak, wybaczcie te moje takie odskocznie od tematu głównego. No ale ja zawsze staram się po pierwsze analizować, mówić o swoich wrażeniach, a po drugie myślę, że takie informacje, takie wspólne dociekanie niektórych tematów też jest interesujące. Dajcie znać zresztą, co sądzicie, czy może macie swoje jakieś tropy dotyczące Wagen. Okej, to był taki rzut oka. Odwiedź Leni, ale najpierw przywitaj się z dawnymi znajomymi. Z jednym się już przywitaliśmy, albo on się z nami nieładnie przywitał. A no, ale widziałem tam... No niestety, naszego chlebodawcę. O! Proszę, i przyjaciel, który uwolnił Leona. Przedłużył jego żywot pewnie. A może i skrócił. Bo kto wie, może Leon byłby wyzwolony, gdyby poszedł w niewolę. Może nie zginąłby wtedy. No właśnie, i teraz by żył, nieprzysypany lawiną. Kto wie? Herr Sauer? O, Fräulein Dana. Co pan tu robi? Więc w przeciwieństwie do byłych kolegów z ekspedycji Początek, ja nie przyjąłem stanowiska u aliantów. No i w ten sposób straciłem immunitet. Dlaczego pan to zrobił? Cóż, jedyne, czego kiedykolwiek chciałem od życia, to prowadzić swoje badania antropologiczne. Ale jeśli czegoś się nauczyłem w Baltajarze, to tego, że nie można zajmować się nauką służąc tej czy innej superpotędze. Nawet chwilowo. Miałem już dość sprzedawania się dla nauki. No i postanowiłem dać się osądzić za przyjęcie funduszy brązowego cienia. Rozumiem. Ja słyszałem o Leonie, Fräulein Dana. Bardzo mi przykro. On ciągle o pani mówił. Przepraszam. Byłem dla niego raczej ostry ostatnim razem. Brakuje mi go. Mało jest takich ludzi. Też mi go brakuje. Ale też, bo to Sauer, tak? On się tak nazywa. Też trzeba cenić taką postawę, bo jednak zwłaszcza w tych obecnych czasach, a może nie tylko w obecnych, może zawsze tak było, jednak człowiek dąży do jakiegoś swojego bezpieczeństwa,
do swojej korzyści w imię, może poświęcając swoją wolność, może sprzedawając trochę swoje ideały. On tutaj nie chce w tym wszystkim uczestniczyć, nie chce brnąć w jakieś układy. Nawet kosztem tego, że zostanie osądzony, zostanie mu przyznana, zasądzona kara. Chce być niezależny i chce rzeczywiście być naukowcem. Nie angażować się w politykę, niezależnie od tego, czy stanąłby po tej dobrej, czy po złej stronie, o ile można mówić, że jakaś polityczna strona jest dobra. Na pewno tutaj Brązowy Dzień był tą złą stroną, to nie ulega wątpliwości. Natomiast mimo wszystko zawsze to układanie się coś człowieka kosztuje. I może być gorsze od tej zasądzonej kary. Herr Sauer? Fräulein Dana? Dziękuję, że przekazał mi pan list Leona o tym, co się stało w Baltajarze, tak jak pan obiecał, mimo własnego żalu. Jest pan człowiekiem honoru. Wszystkiego dobrego. To są oczywiście w dalszym ciągu aktualne tematy światopoglądowe i każdy tutaj pewnie ma inne zdanie na ten temat. Także jeśli chodzi o tematykę, to mimo że gra traktuje i rozgrywa się w czasach II wojny światowej, no to jednak te kwestie różnego rodzaju właśnie światopoglądowe w dalszym ciągu są aktualne, bo tak naprawdę ludzie się nie zmieniają i świat nie zmienia się aż tak bardzo mimo upływu lat. Wielkie nieba, toż to Dana. Herr Gustav? Raczej nie wygląda już jak akademia, co? Teraz to siedziba aliantów. Tak. Właśnie wracam od Leni. Też do niej przyszłam. Chciałam ją zobaczyć przed wyjazdem. Jak się ma? Cóż, jakoś żyje. Alianci dobrze się nią tu opiekują. Na szczęście. Taka nagroda za jej osiągnięcia. Ale raczej już nie stanie na nogi. Przykro mi, że ją to spotkało. Zostawiłam Leona, a nie mogłam nawet pomóc Leni, kiedy ucierpiała w czasie tego ataku. To zrozumiałe, dziecino. Naprawdę. Ale nie obwiniaj się tak. Każdy z nas czegoś żałuje. Jedni mniej, inni bardziej. Zwłaszcza w czasach wojny, Dano. Tak działa świat. Musimy się z tym jakoś pogodzić. Może jeśli pozwolimy wodzie spokojnie płynąć, łabędzie wrócą, a my będziemy mogli żyć razem. Tak jak kiedyś. Byłoby dobrze, gdyby to było możliwe. Aleni? Obiecuję się nią opiekować. Do końca życia. Już raz ją straciłem. I nie chcę znowu ryzykować. Podejmę pracę w schronisku i dostosuję się do jej potrzeb. Wiesz? To miłe. Czy wszystko dobrze, Dano? No właśnie. Jeśli to był on, nie wiem, czy wtedy dobrze dojrzałem. Symbolem odpowiednim, któremu Leni przekazała informację, no to zasługuje na... Nie będę tutaj mówił potępienie, bo w czasach wojny i w czasach strachu, wiadomo, co strach potrafi zrobić z człowiekiem nieraz, także nie będę tutaj mówił, że zasługuje na potępienie, ale na pewno no, postąpił bardzo, bardzo źle. I pewnie bał się o siebie, ale nie stanął też za swoją córką. Więc
Nie jestem pewien, czy to był wtedy on, czy nie. Bo tak, jeśli się po prostu bał i powiedzmy gdzieś się zaszył, to okej. Okay. To nie będę go krytykował w żadnym stopniu, bo myślę, że wiele osób by tak postąpiło. Natomiast jeśli przeszedł na stronę wroga, na stronę przecież prześladowców, jego bliskich, jego otoczenia, no to no postąpił bardzo, bardzo źle i pewnie będzie za to płacił do końca życia. Nie, zostawimy go, nie będziemy go pytać, co to zmieni. Muszę iść, Herr Gustav. Miłego dnia. No niech sam dobrze, się. Załatwiłam tu już wszystkie sprawy. Powinnam porozmawiać z Leni w ambulatorium. Niech sam się bije ze swoimi myślami teraz. Z jednej strony, a może gdyby odpowiedział, to jakaś tam dodatkowa furtka fabularna by nam się otworzyła. Ale już myślę, że w normalnej sytuacji nie pytałbym, bo tutaj wojna zrobiła z tymi ludźmi. Odcisnęła na nich, na ich sumieniach, na ich życiu dalszym, dotychczasowym, takie piętno, że już nie będę rozgrzebywał ran. Niezależnie od tego, co zrobił, niech to zostanie z nim. I niech sam się z tym boryka. Od czasu wyzwolenia każdy wagen zdaje się kogoś szukać. Czyli co, to już zaliczyliśmy. Mamy odwiedzić Leni. Tutaj taki moment mocno refleksyjny, dlatego dużo myśli się kłębi w mojej głowie. Gdzie są te... Gdzie jest to przejście? Dobra, mam odwiedzić Leni, ale nie wiem, w które drzwi mam wejść. Dobra. Chyba, że tutaj w kolejce mam stanąć, nie? Jak kolejka do kasy wygląda. Tam są drzwi. Dobra, czyli tutaj. Tylko, że słabo to widać. O! Cześć, Leni. Muszę wyjechać, Leni. Każdy dzień w Wagen jest dla mnie agonią, odkąd Leon zginął. Nie mogę tu już dłużej zostać. Teraz, kiedy miasto jest wolne. Więc postanowiłam wyjechać do Ameryki. Spróbuję zacząć tam żyć od nowa. Nie wiem, czy w Stanach lepiej sobie poradzę, ale na pewno będę tam mieć dużo większe szanse niż tu. Nie będziesz tu sama, Leni. Ludwik zostaje, żeby znaleźć ciało Leona w górach. I będę pisać. Często. Nie zapomnę cię. Tak mi przykro. Leni teraz też na pewno zżera poczucie winy. Także dlatego się nie odzywa. Jej też musi być przykro z powodu tego, co zrobiła. Więc Danna nie wiedziała, co pani zrobiła? Tak.
I rzeczywiście do pani pisała? Z Ameryki? Tak, pisała. Przez całe 40 lat. Więc jeszcze żyje? Nie jestem pewna, ale możliwe. Proszę wyjaśnić. Nie. Mam już dość wyjaśniania. Wyjaśniania sobie samej. Teraz chcę tylko zaznać spokoju. Nie czuć się winna ani samotna. Odpocznę chwilę. Najwyższy czas sobie wybaczyć. Nie wiem jak. Nawet jeżeli bym chciała. Spróbować nie zaszkodzi. Dziękuję, Fräulein. Schowałam ostatni list, który dostałam od Dany w swoim automacie. Są w nim odpowiedzi na pani pytania. Dziękuję. Wyjmij list dany z automatu. Wiecie co? Jakie mam takie refleksje moje, które mnie tutaj ciągle nachodzą podczas tego odcinka, podczas tych końcowych momentów gry. To mimo, że autorzy rzeczywiście pewnie bali się tutaj poruszać niektóre, nazywać może wprost to wszystko, co się stało, trochę starali się uniknąć tych kontrowersji, to jednak z drugiej strony myślę, że doskonale jednak ukazali naturę ludzką i to, z czym ludzie musieli się borykać w czasie wojny. I to nie były tylko wojska nieprzyjaciela, to nie było tylko to, co właśnie wróg robił. Ale to była też walka z samym sobą. Jak zachować się w danej sytuacji? Czy zdradzić swoje ideały i zapewnić sobie bezpieczeństwo? Takie sytuacje też, w jakich znalazła się Leni w obliczu właśnie tej inwazji, kiedy rozgrywała się tutaj scena miłości, zazdrości. Jak ludzie w takich sytuacjach potrafią się zachować w obliczu strachu, w obliczu beznadziei, w obliczu różnych emocji, które nimi targają. Więc myślę, że ta gra dość dobrze ukazuje ludzką naturę. I taką właśnie w sytuacji zagrożenia i skrajnych emocji. Jak widać, gra trochę tych zagadek ma, nie są one zbyt skomplikowane, a o ekwipunkowych no to prawie nie można tutaj mówić, no ale czasem coś trzeba w tej grze jednak zrobić. Dobra. Jakie zagadki polegające na poruszaniu w prawo, w lewo, w górę, w dół, kręceniu myszą, to nie do końca mnie satysfakcjonują. No. Niemożliwe. O! To jest niemożliwe, więc... Chyba to nie tak. Coś trzeba będzie jeszcze zrobić z tym, żeby użyć mechanizmu. Nie da rady, ale na pewno można to jakoś odblokować za pomocą mechanizmu w środku. Tylko żeby nie przeoczyć żadnego miejsca interaktywnego. Aha, tu byliśmy. A, dobra. Czyli tym też kręcimy. To nic nie da. Muszę odpowiednio ustawić elementy klucza. Dobra, wydaje się, że
Dwa przeciwległe powinny być wyprostowane, nie, dwa schowane. To nie jest właściwy układ elementów klucza. Chwila, tak? Albo... Wygląda na to, że mogę zmienić jego kształt. Albo przeciwnie. To nic nie da. Nie. Muszę odpowiednio ustawić elementy klucza. Więc spróbuję tak. No i teraz pasuje. Aha, jeszcze jakiś klucz? Ten sam? Ten sam, tylko że musimy trochę inaczej ustawić te elementy, nie? Nie, to nie jest właściwie. Teraz pod kątem 90 stopni. Tylko nie wiem, czy tutaj jest jakaś taka, powiedzmy, sugestia, podpowiedź, która by nam powiedziała, które wygląda dokładnie. Wygląda na to, że mogę zmienić jego kształt. Aha, dobra. To nic nie da. Muszę odpowiednio ustawić elementy klucza. Która strona jest która? Dobra, wydaje mi się, że to może być to. Utknęło. Okej. Możemy tym kręcić. A, dobra, to teraz się kręci. Nakręciliśmy mechanizm po prostu. Aha. Tym zatrzymujemy. Powiedzmy, że tak. Mamy dostęp do tego klucza teraz. No. Wyciągamy to serce, wkładamy Oskara. Powinieneś móc panować nad tym ciałem, Oskarze. Spróbujmy otworzyć zamek i znaleźć ten list oddany. Spróbujmy. Oho, ho. Utknęło. Chwila, a nie możemy tym kręcić. Nie możemy. Tutaj coś utknęło. Ten zamek. Żeby go otworzyć, chyba muszę przesunąć tę małą, ruchomą część. Jeśli się pogubię, może Oskar mi pomoże. Dobra, pytanie, którą ruchomą część? Tę część? Zaraz, tutaj jest tylko jeden punkt. Utknęło. Więc coś może musimy zrobić z przodu, bo tu nie widzę więcej punktów interakcji. Tu jest sprawdź. Nie da rady, ale na pewno można to jakoś odblokować za pomocą mechanizmu w środku. Zablokowało się. Nie, nie sądzę. To się zablokowało, czyli tutaj nie możemy nic zrobić. A chwilę, jak to zamkniemy? To z przodu coś się zmienia, czy nic? Ewentualnie jeszcze gdzieś może być punkt interaktywny. Tu nie widzę. Tu nie widzę, więc są tylko te dwa miejsca. Na to wychodzi. Utknęło. Utknęło. Dobra. Myślałem, że może muszę przytrzymać. Ten zamek. Żeby go otworzyć, chyba muszę przesunąć tę małą, ruchomą część. Jeśli się pogubię, może Oskar mi pomoże. Dobra, szukam miejsc interakcji, bo jak klikam w te, które... A, Oskar jeszcze jest. O, nowe ciało. Znowu. Aha. Jak prymitywnie. Dobra, rozumiem. Czyli Oskarem możemy ruszać. Utknęło. Ale to dalej nie działa, ale... Może to z przodu teraz? Z tyłu? Tak. Zyskujemy dostęp do tego urządzenia.
Aha, i dalej nie możemy się ruszyć. Ten zamek. Żeby go otworzyć, chyba muszę przesunąć tę małą, ruchomą część. Jeśli się pogubię, może Oskar mi pomoże. Dobra, jakoś musimy tym manewrować, prawda? Tu już dostępu nie mamy. Okej, zjedźmy. Bo wygląda na całkiem przyjemną zagadkę. Nie mogę tam iść. Ale tutaj mamy drogę zablokowaną, prawda? Więc zaraz. Tym musimy jakoś poruszać. Pytanie jak? A, tutaj teraz mamy miejsce na klucz. Proszę, proszę. Dobra. Kate. Więc cały czas coś się dzieje. Chwila. Gdzie to miejsce na klucz było? A nie wyżej? Zaraz, zaraz, zaraz. Tu. Powinnam móc tego użyć. Nie, to nie jest właściwy układ elementów dobra. Klucza. Czyli ma być tylko jeden rozłożony, o ile dobrze to rozumiem. To nic nie da. Wiem. Muszę odpowiednio ustawić elementy klucza. Wydaje mi się, że wygląda to będzie... Wygląda na to, że mogę zmienić jego kształt. Gdzie jest przód, a gdzie jest tył? Tego nie wiem. Może to będzie takie ustawienie. Nie, to nie jest właściwy układ elementów klucza. To nic nie da. Też nie taki. Muszę odpowiednio ustawić elementy klucza. No to idziemy tak. Aha. Coś odblokowaliśmy. Dobra, rozumiem. Tak sobie będziemy mogli ustawiać drogę. Ale czy to, co nam coś w tym momencie da? Bo nadal tutaj, to jest zablokowane i to. A poruszamy tylko tą częścią, nie? Więc... ruszamy i dalej jest to samo jakby. Więc musimy jeszcze jakoś manewrować tymi odważnikami, czy co to jest. Bo teraz ustawiamy sobie drogę, no tędy byśmy mogli przejść, tylko jeszcze zajrzę w tył. I co będzie się działo, muszę zaobserwować, jak będziemy kręcili tym kluczem. Czy to ma tylko dwa możliwe ustawienia? No, na to wygląda. Czyli nie osiągniemy na razie wszystkiego w tym miejscu. A teraz, jak to klikniemy? Nie, teraz tego nie klikniemy. Dobra. Czyli w dalszym ciągu coś musi Oskar robić. To niech robi. Ma trzy możliwe ustawienia. Ha, ha, ha. Czyżbym ja tu coś przeoczył? Jeszcze raz, pan Oskar. A, dobra. Przeoczyłem, bo się nie zorientowałem, że tutaj jeszcze w górę i w dół te kończyny. A, no to już wszystko jasne. Może nie do końca wszystko, bo to będzie dwa razy w dół.
Czyli zagadka może nie jest trudna, ale trzeba wiedzieć, gdzie są punkty interaktywne i jak ich użyć. Dobra. Tu jeszcze nie do końca wszystko się spina. Dlatego, że... A, to można obracać. No, to już się wszystko spina. No i teraz pojedziemy, więc... Łatwe, ale trzeba być ogarniętym. Jak się nie zauważa, kończyn Oscara, to może być problem. Ten zamek. Żeby go otworzyć, chyba muszę przesunąć tę małą, ruchomą część. Jeśli się pogubię, może Oscar mi pomoże. Tę małą, ruchomą część. Która to jest mała, ruchoma część? Jakbyś mi powiedziała, która to jest mała, ruchoma część, to jest mała, ruchoma część na przykład, to bym był ci wdzięczny bardzo. Co nie będzie? To pewnie wysokość musimy zmienić. Po raz kolejny. Spójrzmy teraz, czy coś się zmieniło. Nic się nie zmieniło. Dobra, jeszcze raz Oscar na środkową pozycję i teraz to powinno coś tam być możliwe do manipulacji, z tego co pamiętam. Ale nie do końca jest. To był ten kluczek, ale to też nie do tego. To kierowało tą częścią w prawo, prawda? Chyba, że my mamy przyjechać na górę. No. Oj, przepraszam. Nie, ale to nic nie daje nam. Tylko tyle, że tutaj się to przeniosło. Okej, gdybyśmy dali, powiedzmy, tak. Jeszcze raz przekręcili klucz. No. O to chodzi. Przeszli na drugą stronę. Tak. I teraz z Oscarem tutaj tą kończynę dwa razy... Nie, to. Ta była akurat dobrze. Ta kończyna dwa razy w górę jeszcze jakby poszła. Nie, ale to przecież cały czas chodzimy w kółko.
To nic nie zmieni. Nawet jak teraz przekręcimy klucz, po prostu od drugiej strony podejdziemy. No dobra, jedziemy kolego w dół. Tak jest. A. Teraz powinnam otworzyć zamek. No super, ale nie rozumiem za bardzo dlaczego od tej strony. Chyba, że mieliśmy podjechać najpierw od jednej, później od drugiej strony. I to było naszym celem, bo tutaj... Nie za bardzo wiem, dlaczego z tej strony się musieliśmy znaleźć, ale tak. Tak, przypuszczam, że najpierw od jednej, później od drugiej. I teraz od tamtej? Nie, no przecież byliśmy po tamtej stronie. To gra coś ze mną sobie... Ten zamek. Żeby go otworzyć, chyba muszę przesunąć tę małą, ruchomą część. Jeśli się pogubię, może Oskar mi pomoże. Gra sobie ze mną nieładnie zagrała. Jednak. Okej. Okay. Podjechałem pod drugą stronę. I coś nie zadziałało. Kolejność nie powinna mieć tu znaczenia, moim zdaniem. Nie podjechałem, bo sam chyba brzeg mogę nie zakręcić wiem. Korbą. Aha. Nie, to nie jest właściwy układ elementów klucza. Ale ten jest. List. No wreszcie, ale się umęczyłem po prostu. No, nie było to trudne, to było łatwe, ale jakoś, nie wiem, nie zauważyłem jednego, później chyba nie dojechałem do krawędzi. Kto tam wie, co się zadziało w tej zagadce, bo ja nie. Wiosna 1983 roku. Dana wysłała ten list do Leni 20 lat temu. Dana Goengrich Manhattan. Zmieniła nazwisko. 21 maja 83. Kochana Leni. Przepraszam, że tak dawno nie pisałam. Ostatnio nie układa mi się najlepiej. Ciekawe, czy Leni odsyłała, no, odpowiadała na te listy. Nowy Jork, 83 rok. Wciąż dawno temu. Dana Gengrich gra Chopina. Mój mąż, William Gengrich, odszedł tego lata. Był niesamowitym partnerem i ogromnym wsparciem. Ale jak wiesz, Leni, kiedyś istniał dla mnie inny świat. Ten sprzed lat. Nasz świat Leni. Świat Leona. Dotrzymałam zawartych umów. Ale teraz potrzebuję zmiany. No okej, okay, czyli Dana znalazła się w Nowym Jorku. No tylko pytanie. Gdzie to pokrewieństwo? Rozmyślaj nad swoim drugim życiem.
zdjęcie z pierwszych chwil w USA. Narodziny gwiazdy. Poznajcie dane Gengrich. Odwiedziliście niedawno kafe-koncert? Jeśli tak, to z pewnością jesteście zakochani w wirtuozerskiej grze nowej wschodzącej gwiazdy. Nazywa się Dana i wiemy o niej tylko tyle, że przybyła do USA bezpośrednio po wojnie z rodzinnego miasta w Europie Środkowej. Jeśli dziś wieczorem zawitacie w progi kafe-koncert, czeka was wspaniała niespodzianka. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli przyczynię się do tego, że jako pierwsi poznacie tę genialną pianistkę, zanim upomnął się o nią najsłynniejsze sale koncertowe świata. Dobrze, że zrobiła karierę. No, zasłużyła chociaż na to. To pewnie jej mąż. Tu chyba wszystko. Ale mamy jeszcze... Po prawo i po lewo widok. Wyłączone z kontaktu. Dobra, no to tutaj... A! Jeszcze jakaś szuflada. List od Raymonda. Crescendo Entertainment. Droga Dano, łączę się z tobą w bólu w tym jakże trudnym czasie. Wiesz, że zawsze możesz na mnie liczyć. Rozumiem twoją nagłą potrzebę wycofania się z życia publicznego po odejściu ukochanego Williama, jednak muszę cię prosić, abyś jeszcze raz wszystko sobie przemyślała i nie podejmowała pochopnej decyzji. Znajdujesz się obecnie w szczytowym momencie kariery, ale wierzę, że możesz się wspiąć jeszcze wyżej i dopisać do swojej historii kolejny wspaniały rozdział. Jesteś tak rozchwytywana, że aż mi przykro, gdy pomyślę o rozczarowaniu, jakie poczują wszyscy wierni fani, którzy tak cię uwielbiają. Mam wielką nadzieję, że zdecydujesz się jednak przyjąć tę nową propozycję i z przyjemnością przekazuję, że zakłada ona znaczne podwyższenie twojego wynagrodzenia. To zupełnie naturalne, że artystka, która przyniosła mojej wytwórni sławę, może liczyć na wdzięczność, która znajduje wyraz nie tylko w słowach. Zostawiam ci kopię twojego najnowszego nagrania, żebyś mogła je przesłuchać, zanim zostanie wydane. Oto Dana w życiowej formie. Mam nadzieję, że gdy tego posłuchasz, przyznasz mi rację, że nie powinno się odbierać miłośnikom muzyki takiego skarbu. Z poważaniem, Raymond Pratt, agent artystyczny. A tutaj nic. Nic, nic, nic. Dobrze, co jeszcze z tego widoku możemy sprawdzić? No, to zdjęcie ponownie. I to wszystko, więc lecimy na prawo. Szufladę po prawej. Może tym razem w górnej coś będzie. Chyba tak, bo w dolnej nie ma.
gustowny telefon. To była pielęgniarka pracująca na porodówce w sanatorium na Baden przed wojną. Byłam tam przez pewien czas. Trafiła na list napisany przez przełożonego. Było to dziwne wyznanie ordynatora, który był przy mnie, kiedy zaczęłam rodzić. Twierdziła, że dziecko, które urodziłam 5 kwietnia 1938 roku, żyło, że wykorzystali to, że zapadłam w śpiączkę, żeby przekazać moją córkę Annę dobrym przyjaciołom moich rodziców, Zimmerom. Anna żyje, Leni. O, masakra. Jak Zimmerowie mogli jej to zrobić? Przyjaźnili się z jej rodzicami. Przecież to trauma dla kobiety. Strata swojego dziecka. To jest chyba najgorsze, co może matkę spotkać. I oni ją na to skazali, przyjmując dziecko? Jak się pewnie domyślasz, spędziłam kolejne tygodnie szukając córki, gdzie się tylko dało. Nie było to trudne, choć Anna miała już inne nazwisko. Przez chwilę stałam w miejscu i patrzyłam na kobietę, która była w centrum uwagi. Była taka pewna siebie, radosna i pełna życia. Otaczali ją życzliwi przyjaciele i dwoje staruszków, zapewne Zimmerowie, jej przybrani rodzice. Kiedy tak patrzyłam na córkę, stało się dla mnie jasne. Byłam intruzem w świecie Sary Walker Zimmer. Mama!
Ta kobieta nie wyglądała jak ja i nie budziła we mnie żadnych uczuć, ani miłości, ani pragnienia, żeby podbiec i wziąć ją w ramiona. Zupełnie nic. To było bez znaczenia. Zrobiłam to, co uznałam wtedy za słuszne. Wybrałam się w podróż po jej przeszłości, żeby przypadkiem nie żałować. Coś niewyobrażalnego, co zrobili Cimmerowie, na co skazali córkę swoich przyjaciół. Skazali ją na śmierć córki. Tak, na dobrą sprawę oni uśmiercili jej córkę. Oczywiście nie dosłownie, bo przecież ona żyła. No ale... Przecież to się nawet mogło zakończyć samobójstwem. Po śmierci, jeszcze biorąc pod uwagę, że zginęli jej rodzice Dany, a Cimmerowie nawet nie powiedzieli, nie przyznali się do tego, co zrobili i wzięli. Ojej. Naprawdę osoba po śmierci córki, po śmierci rodziców, gdzie straciła wszystko, praktycznie całe swoje życie, mogła się załamać, mogła popełnić nawet samobójstwo. Czy to nic dla nich nie znaczyło? To straszne, co zrobili. Teoretycznie dziadkowie Kate Walker, tak. Naprawdę nie byli jej dziadkami. No i teraz, po wielu latach, kiedy już... Ile miała? Już miała przecież po 40 była córka Dany. No to trudno się nawet dziwić, że spotkanie obcej kobiety po 40 mogło już nie budzić teraz w Danie żadnych uczuć. No to jest naprawdę straszne, co się stało. I jeśli kogoś tutaj można piętnować z tych takich nie do końca negatywnych postaci jak Hoss oczywiście, to chyba Cimmerów najbardziej. Nie Leni, która zrobiła to, co zrobiła, ale później żałowała tego przez całe życie i już nie mogła tego cofnąć. Nie jej ojca, który też pewnie żałował i też już nie mógł tego cofnąć. Ale Cimmerowie mogli. I przez 40 lat, ponad 40 lat, nic nie powiedzieli. 83, tak? To jest 45 lat. Czyli tyle ma teraz Sara tutaj. Przez 45 lat nic nie powiedzieli Danie, nawet się do niej pewnie nie odezwali. To jest największa potworność i jeśli miałbym tutaj najbardziej negatywnych bohaterów, w cudzysłowie, całej tej historii wskazać, to właśnie, niestety, ale to Cimmerowie. No nic. To już wszystko w tym odcinku. Dziękuję serdecznie za uwagę. Trzymajcie się. Do usłyszenia.